Panie Przewodniczący, dziękuję. Jeszcze miało być ogólnie pytanie. Są jakieś pytania? Nie ma żadnych innych. Wymęczyli Panią Przewodniczącą, także dziękuję bardzo. W takim razie, proszę Państwa, przechodzimy do kolejnego projektu uchwały. Projekt uchwały Komisji Planowania Przestrzennego i Budownictwa dotyczy ustalenia warunków ustawowych dla inwestycji w planach rozbudowy więcej samorządu samorządowego. Panie Przewodniczący, proszę o przedstawienie projektu uchwały. To przedstawiony plan w ramach pierwszym 50 tygodniu uchwały warunków zabudowy dla inwestycji w planach rozbudowy zmieniającego planu samorządowego na działce numer 223 łamane przez 39 podwórze przewodniczący na Kolankach w Krakowie. W związku z cichym udziałem w tym zamieszkaniu komunikacji na 2013 roku. Paragraf 2 uchwały w punkcie 1 dotyczy wyniku głosowania 8 za, 0 przeciw, się opinię do rządu negatywnie czy na jednogłośnie, więc opinię opiniuje się w związku z tym wydziałem w tytule Urbanistyki Urzędu Miasta Krakowa. Krótko, proszę Państwa, chodzi o istniejącą salę samochodową przy ulicy Kapelanka 40. Generalnie wniosek wniesiony do tego, co rozpatrywaliśmy w roku ubiegłego roku, składaliśmy opinię o decyzji. Dziękuję Panie Przewodniczący. Państwo zgłasza się do dyskusji. Nie ma żadnych pytań do głosowania. Ten projekt uchwały znajduje za przyjęciem. Proszę obejrzeć się. Paragrafem 29 punktem 2 regulaminu dzielnicy miejskiej, całość przedłożyć do rady.
Teraz poszło do działa w szkole, etc. Punkt 8. Propagowanie sportu poprzez artykuły na łamach kuriera pomagańskiego oraz innych mediów masowego przekazu. Punkt 9. Chodzi na organizację projektu sportu sfer oraz przygotowanie oficjalnych rąk warsztat. Punkt 10. Koordynacja realizacji projektu musi wybiec. Punkt 11. Przygotowanie planów zadań priorytetowych na rok 2014. Punkt 12. Przygotowanie listy zadań powierzonych na rok 2014 w zakresie podpunkt A. Tworzenie i modernizacji i utrzymania obrótów Pielkanowskich. Punkt B. Tworzenie i utrzymania dyrektorów oraz projektów warsztatów architekturze. Punkt 13. Przygotowanie na realizację zadań priorytetowych i powierzonych. Punkt 14. Uczestnictwo w odbiorach prac dotyczących bieżącego wyszywania obrótów Pielkanowskich oraz dzieleniów sfer, a także infrastruktury sportowej. Punkt 15. Przygotowanie indykatywnej listy nasadzonych drzew krzewów oraz przekazanie jej działowi utrzymania zieleni zarządu infrastruktury komunalnej transportu. Punkt 16. Wspólnie z Komisją Infrastruktury koordynacja projektów i realizacji ciągów rowerowych oraz pieszo-rowerowych. Punkt 17. Przygotowanie projektu utrzymanych zagadnień w współpracy z zarządem infrastruktury komunalnej transportu i odpowiednich działań urzędu miasta Krakowa. Dziękuję bardzo. Otwieram dyskusję. Chciałbym zabrać głos. Nie ma chętnych, zatem podam do głosowania ten projekt uchwały. Kto z Państwa jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. Wysoko. Wysoko. 5. 13 minut. Dziękuję bardzo. 13 minut. Proszę. Rada podjęła stosowną uchwałę. Państwo przechodzimy do dwóch projektów zarządu. I pierwszy. Gracias.
zgodnie z projektem do 2050 dokonuje się tego po spotkaniu zarządu z zarządem infrastruktury komunalnej transportu oraz Wydziałem Informacji Turystyki Promocji Miasta. Dziękuję bardzo, bardzo otwieram dyskusję. Czy ktoś z Państwa chciałby zabrać głos? Kto z Państwa jest za przyjęciem? Proszę o podniesienie ręki. 6, 7, 8. Pan Maciu? Ja się wstrzymam. A, dobra, to jeszcze raz. Proszę o podniesienie jeszcze raz. To jest za. 14 za. Dziękuję, 14 za. Kto jest przeciw? Kto jest przeciw? 0. Kto się wstrzymał? 1 za. Dziękuję bardzo. Rada podjęła stosowną uchwałę i przechodzimy do ostatniego projektu uchwały Komisji Infrastruktury. Prosiłbym panią przewodniczącą na radę o przedstawienie projektu uchwały. Dziękuję bardzo. 16.1.